Mają energię, zdolności i wiarę w powodzenie. Razem studiowali w Rydze i razem przyjechali do Łodzi. To tu chcą założyć fabrykę. Przybyli do miasta, gdzie silni depczą słabszych i nikt tego właściwie nie ukrywa. Jest przełom wieków XIX i XX. W Państwie Filozofów Ziemia Obiecana, film Andrzeja Wajdy, premiera w 1975 roku na podstawie Ziemi Obiecanej Władysława Reymonta. Profesor filozofii Jan Heinderek, Uniwersytet Jagielloński, Piotr Jędrzejewski, zapraszamy do Państwa filozofów. Dzień dobry. Dzień dobry. Cytat. Ja jestem trup, już nie żyję, ale powiem ci jeszcze, wy wszyscy śmiejecie się z przeszłości. Tradycję nazywacie trupem, szlachectwo przesądem, a cnotę zabobonem. Zaprzedaliście duszę złotemu cielcowi. Mówi ojciec Anki do Karola Borowieckiego, do jednego z trzech głównych bohaterów. O złotym cielcu. Zacznijmy od złotego cielca, którym są pieniądze tak naprawdę w tym filmie, albo ambicje. To jest, myślę, bardzo interesujący okres filozofii, bo Ziemia Obiecana, myślę, jest bardzo dobrą ilustracją, która pozwoli nam zrozumieć, dlaczego wtedy tak mocno zmieniło się nastawienie do myślenia. No bo przecież całe pokolenia od starożytności filozofów... Myślenia czy podejścia do wybranych grup społecznych? Najpierw myślenia, bo całe pokolenia filozofów uważało, że filozofia ma albo być filozofią czystą, poznanie dla poznania, albo ma budować nam teorię, którą, jak Francis Bacon pokazał, ma nam dać klucz do zrozumienia świata, żeby tym światem zarządzać. A Marx oczywiście nie był pierwszym, nie jedynym, ale on to może najmocniej pokazał. I też to dziedzictwo, jakie w XX i XXI wieku widzimy Marksa, jest tutaj obecne, bo to jest filozofia, która mówi przede wszystkim poznaje nie po to, żeby teoretyzować, żeby dotrzeć do prawdy samej w sobie, czy żeby zmieniać świat, tylko żeby pokazać coś ludziom i zmienić społeczną rzeczywistość. Prawda? Czyli opisuje, bada, diagnozuje, ale to teraz ma się przełożyć na praktykę społeczną. Pokazuje, co boli, pokazuje, jak funkcjonują instytucje, struktury, jakie jest społeczeństwo, po to, żeby nie zdiagnozować i badać, ale zmienić. Czyli ten taki aktywistyczny element tu się pojawia, który, prawda, współcześnie jest już bardzo mocno widoczny, no choćby w różnych nurtach, jak marksistowski ekofeminizm, prawda? Ale nie do Marksa wrócimy. Ja chciałem jeszcze poza Złotym Cielcem, odnosząc się do tego cytatu, zapytać... Ale tutaj ten Złoty Cielec jest istotny, prawda? Bo to był taki pierwszy moment, kiedy ludzie mogli dorabiać się fortun właściwie z niczego. Bo drugim takim ważnym cytatem tego filmu jest... W filmie to jest dobrze wyeksponowane. Jest moment, kiedy tych trzech przyjaciół... Moment założycielski tak naprawdę, tak. Pomysłu na fabrykę, tak. Właściwie to już jest na ziemi, która została kupiona. Teraz trzeba tę fabrykę postawić. Tak, ja nie mam Zmierza nic. Pani profesor do Ty tego, nie masz tam. Nic. Ty też nie masz nic. No to właśnie mamy to, co potrzebujemy. Wcześniej takich możliwości nie było z różnych względów, właśnie społecznych, politycznych czy ekonomicznych, a XIX wiek otwiera zupełnie nową strukturę funkcjonowania, prawda? Gdzie ludzie dzięki innemu podejściu do pieniędzy, do kapitału, przez to, że pojawiają się banki, kredyty na zupełnie innym poziomie, pojawia się spekulacja, prawda? Która winduje fortuny, ale też rujnuje te fortuny. Czasami to są fortuny jednego sezonu przez spekulacje. Będzie bardzo mocno zmieniała tą rzeczywistość. Więc tutaj też zmienia się to myślenie o tej rzeczywistości, bo ona jest bardzo dynamiczna, ale równocześnie przez no choćby spekulacje. Widzimy to cały czas, prawda, że ten towar produkowany przez fabryki łódzkie, on z jednej strony jest realny, bo to jest choćby ta bawełna, która jest sprzedawana na cały świat. Natomiast z drugiej strony te fabryki płoną,
jak bankrutują właściciele, czyli gdy złoty cielec upada, tak naprawdę nie ginie tylko jeden człowiek, który szczeli sobie w głowę, bo stracił wielką fortunę, ale to jest ta rzesza ludzi, którzy pracują w tej fabryce. I to jest to drugie dno, które jednak na przykład dla wielu myślicieli, choćby znowuż taki jak Marx, jest najważniejsze. To ja teraz wrócę do tego cytatu, bo tu gdzieś w tym cytacie doskonale widać, jak ojciec Anki, mówiący do Karola Borowieckiego te słowa, które cytowałem, nie może pogodzić się ze zmianą. A chciałem zapytać, czy ta młodość, która gdzieś tam idzie w tym momencie, musi pokonać stary system, by pójść do przodu. Ale to znowuż jest ta wielka zmiana społeczna, bo jednak bardzo długo relacje pokoleniowe były zupełnie inne. Im starsza była osoba, tym większe miała doświadczenie, czy szacunek budziła. Mistrzostwo, prawda, stary mistrz, ojciec rodu. To jak się przyjrzymy, to niezależnie od klasy społecznej, ktoś, kto był w kwiecie wieku, czy w wieku senioralnym, po prostu był tą osobą, do której głos, ten również głos decyzyjny należał, prawda? Ten człowiek objaśniał świat i ten człowiek decydował, jak ma być. Bunt zaczyna się właśnie w XIX wieku i on zostaje przypisany do młodości. To jest ten bunt maszyny, to jest ten bunt właśnie tych młodych fabrykantów, którzy wiedzą lepiej. Oni nie chcą już współpracować, oni nie chcą tak jak starzy robić biznesów. Oni odchodzą, prawda? To jest problem Maxa ogromny, który ma ojca, który ma jeszcze manufakturę. I to napięcie pomiędzy nimi jest bardzo silne, ale Max jednak odchodzi. Ma szacunek do ojca. Ma szacunek, tak, ale nie wchodzi w biznes ojca. Wie, że to jest beznadziejne. On mu się przeciwstawia. Tam jest szacunek, tam moim zdaniem jest miłość taka, prawda, syna do ojca. Natomiast on wie, że nie może robić tak jak ojciec, prawda? Natomiast... Bo zdaje sobie sprawę, że świat ucieka, tak? Dokładnie. I to jest ten niezwykły moment, w którym ludzie po raz pierwszy konfrontują się z syndromem uciekającego świata. Gdzie po raz pierwszy rozklejają się nie tylko warstwy społeczne, bo Marx to przeoczył, ale rozklejają się też wiekowe, prawda? Pojawiają się buntownicy. To samo będziemy mieć przecież w sztuce. Też, prawda, pojawi się galeria artystów, którzy chcą podpalać Wersal, prawda, podpalać klasyków i robić swoje. Czy pojawi się w filozofii cała grupa filozofów, no weźmy na przykład tych XIX-wiecznych egzystencjalistów, Stirnera, czy Nietzschego, czy potem też Dostojewskiego, to są wszystko myśliciele, którzy zmieniają, właśnie przewartościowują wartości, są buntownikami, nie godzą się na pewną stylistykę, czy na pewny sposób funkcjonowania w świecie, jaki został im narzucony przez poprzednie pokolenia. Zawsze mnie to ciekawiło, czy w przypadku filozofów, których pani profesor wymieniła, to działało tak, że oni obserwowali rzeczywistość i wtedy myśleli o egzystencji i próbowali opisać istotę człowieczeństwa na przykład, czy najpierw opisywali istotę człowieczeństwa i to wpływało w dół na społeczeństwo. Akurat przy egzystencjalistach to ich społeczeństwo za bardzo nie interesowało, chociaż uważali, że społeczeństwo jest tym, co ich okowy, ramy wrzuca i zniewala. Natomiast byli w pewnym sensie buntownikami, którzy inspirowali innych, bo to jest tak naprawdę krzyk rozpaczy egzystencjalnej, toniemy. Toniemy w umundurowaniu czy wzorcach, jakie narzuciły nam poprzednie pokolenia. Nie możemy wyjść poza ramy funkcjonowania społecznego, jaki się od nas oczekuje. Natomiast... Czyli to też jest przykład starzy kontra młodzi. Tak, tak. Tylko tu mamy taki krzyk, ryk
rozpaczy, buntu, ale on nie jest umocowany, powiedziałabym, solidnymi badaniami. Jest bardzo indywidualny, oparty na indywidualnym doświadczeniu. Każdy z wymienionych przeze mnie myślicieli coś indywidualnie przeżył, co otworzyło mu oczy i kazało właśnie krzyczeć w tym buncie. Natomiast rodzi się w XIX wieku socjologia i Marx jest takim myślicielem bardzo ciekawym, bo on nie jest socjologiem, nie ma jeszcze, prawda, tego narzędzia, które ma współczesny socjolog, czyli nie ma choćby możliwości przeprowadzania rzetelnych, jak się dzisiaj robi, badań dotyczących społeczeństwa, ale on ma już nosa socjologicznego. I jest praktykiem, tak jest, jak ustaliliśmy trochę, tak. Bo gdzieś wśród tych robotniczych mas on się tam pojawia. Tak, tak, bo on chce to przewąchać, on chce to poczuć, on chce to zrozumieć. To nie jest filozof, który buja w powietrzu, to nie jest człowiek, który ze swojego indywidualnego doświadczenia czerpie. Zwłaszcza, że sam był z bogatej rodziny i na pieniądzach mu nie zbywało, był dobrze wykształcony. Także on miał zupełnie inny start. Natomiast zaczyna rozumieć, że społeczeństwo funkcjonuje inaczej niż jego maleńka bańka, w której żyje. I on chce wyjść, zobaczyć. A jak to widzi, no to jest przerażony, on chce to zmienić, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, co się dzieje. Tutaj moim zdaniem najważniejszym bohaterem, jaki jest pokazany w Ziemi Obiecanej, jest robotnik. Tylko, że to jest taki, powiedziałabym, umasowiony bohater, bo bezimienny bohater, bo to są ci wszyscy ludzie, którzy gdzieś tam przemykają, którzy próbują dostać się do tej fabryki, żeby w niej pracować. Jak już pracują, to robią wszystko, żeby zatrzymać się tą możliwość pracy, nawet za cenę godności, życia, zdrowia, no bo to jest z jednej strony godzenie się na gwałt, prawda, bo tam wykorzystanie seksualne kobiet jest brutalnie pokazane, a z drugiej strony to jest wykorzystanie tych ludzi, bo to jest ta scena, w której Borowiecki mówi staremu człowiekowi, no nie będzie miejsca na was, bo przyjdą maszyny, one są szybsze, lepsze, więc trudno, wychodzisz stąd. I to jest ten bohater, który cały czas buduje nie tylko takie tło do zdarzeń dramatycznych, jakie się dzieją w tej opowieści i książce, i filmie, ale to jest też ten główny bohater, bo bez niego nic by nie było. To zanim będzie przerwa, to jeszcze zapytam. To będzie takie pytanie, może trochę w duchu heglowskim, bo odwołam się do dziejowości. Czy gdyby nie pojawił się Marx, to pojawiłby się ktoś inny, kto by zrobił taką samą robotę jak Marx? Absolutnie tak. Myślę, że to było jakby nieuniknione właśnie na ten heglowski sposób chichot Hegla, ponieważ ta struktura zaczęła się coraz bardziej obnażać, bo to są ci ludzie, którzy, to też Dickens w swoich esejach opisał, chodząc po robotniczych dzielnicach Londynu. To są ci ludzie, którzy żyją na ulicy, którzy są wyrzutkami społecznymi w pewnym sensie, ale to oni żywią to społeczeństwo. To jest ta struktura, którą opisuje choćby Maria Mies, taka współczesna ekofeministka, która mówi, że w pewnym sensie ten taki kapitalizm, tą najbardziej taką brutalną swoją odsłoną, gdzie najważniejszy jest ten złoty cielec, prawda, zarobić, potrzebuje zawsze jakiegoś niewolnika. I czy on będzie dosłownie skolonizowanym niewolnikiem, czy to będzie ten robotnik, czy to będzie ktoś, kto jest wykorzystywany, bo tu przesuwa nam się ta granica, kto jest wykorzystywany, to zawsze ta machina do robienia, ta ślepa machina do robienia jakiegoś interesu potrzebuje kogoś, kto będzie wykorzystany. I to jest ta teza gdzieś, która zaczyna się wyłaniać, bo ci ludzie, którzy, no to są czasy, kiedy nie mamy ani praw pracowniczych, ani limitowanej godzin pracy, nie mamy żadnego zagwarantowanego zabezpieczenia socjalnego, nie mamy kas samopomocowych, one się dopiero zakładają, prawda? Nie mamy ubezpieczenia po wypadku na przykład też. Dokładnie, prawda? Więc tu wszystko idzie na taki straszny żywioł, że ktoś, kto ma ręce, nogi, jeszcze może pracować, pracuje, a potem już nie istnieje dla systemu i ten człowiek jest na ulicy. I teraz, prawda, tacy ludzie jak Marx czy Dickens będą
chodzić po tych ulicach i muszą to zobaczyć, prawda? Muszą zobaczyć ten wyzysk, tą nędzę, ten dramat, bo to jeszcze nie są czasy, kiedy Ford przeanalizuje strukturę pracy swojej fabryki i dojdzie do wniosku, że jak zrobi trzyfazową pracę, prawda? Czyli podzieli robotników na trzy grupy i będą w zmianach pracowali, jak im da podwyżkę płac, tak żeby oni mogli na przykład kupić produkty, które wypracowują w fabryce, da im jeszcze wakacje, czy da im właśnie pożyczki, czy zabezpieczenie zdrowotne, to oni będą lepiej pracowali. Tutaj mamy podejście do człowieka takie, że tego człowieka tak naprawdę nie widać. To są te ręce do roboty. Tak jak w feudalizmie były dusze, które też były wykorzystane i ten człowiek był tą duszą, która była liczebnie ujmowana. Jeżeli we wsi było dużo dusz, no to wiadomo było, że ta wieś jest bogata, bo można z tych dusz dużo wyciągnąć. Pracy właśnie. No to i to samo dzieje się właśnie z tymi robotnikami jeszcze w czasach tych pierwszych, prawda, XIX-wiecznych, gdzie rozwija się dopiero cała ta struktura ekonomiczna. Do Ziemi Obiecanej wracamy w Państwie Filozofów za moment. W Państwie Filozofów Ziemia Obiecana, film Andrzeja Wajdy z 1975 roku. Jeszcze jeden cytat, który być może nam pokaże jeszcze dosadniej ten podział tak naprawdę i tą różnicę głęboką między pracodawcami a pracownikami. Odbywa się taki dialog w kantorze, w fabryce u Buchholza. Nam nie jest wszystko jedno. Nam, fabryce, w której jesteś pan jednym z miliona kółek. Nie przyjęliśmy tu pana po to, żebyś się pan popisywał filantropią, tylko żebyś pan robił. Nie jestem maszyną, odpowiada Van Horn, z którym rozmawia Karol Borowiecki. Nie jestem maszyną. W domu, a w fabryce nie wymaga się od pana egzaminów z człowieczeństwa. Nie za to panu płacimy. Jesteś pan maszyną, taką samą jak wszyscy. Rób pan dokładnie to, co do pana należy. To jest też taka piękna opowieść, która będzie dalej się rozwijała w XX wieku, bo to jest z jednej strony zafascynowanie maszyną, myślenie o człowieku jako o maszynie, a z drugiej strony... Jako kółku zębatym. Rybik. A z drugiej strony jest ten wielki bunt romantyczny, jest choćby, no popatrzmy na romantyków brytyjskich, prawda, Carey, Coleridge, Byron, oni wszyscy uważali, że człowiek oderwany od ziemi, pracujący w fabryce, tak naprawdę już nie pracuje, bo praca ma polegać na tym, żeby człowiek w znoju, w trudzie przełamywał siebie, ale może to zrobić, gdy ma kontakt z przyrodą. Czyli ten, prawda, rolnik pracujący na roli, który orze, który ma kontakt z rzeczywistością, która go otacza, może z nią wtedy współistnieć, to go wzmacnia, to mu daje świadomość, to mu daje moc, a robotnik zamknięty w fabryce, on zostaje niejako pochłonięty, połknięty przez tą fabrykę. No i tutaj właśnie mamy ten niesamowity moment, ale proszę też zwrócić uwagę, że w momencie, kiedy dochodzi do takiej, powiedziałabym, eskalacji, czyli kiedy Van Horn już nie jest w stanie wytrzymać, co on robi? On przeciwstawia się Buchholzowi w taki bardzo silny sposób. To jest ta niesamowita scena, w której on staje przed tym fabrykantem, który może wszystko, który jest nie tylko drapieżny, nie tylko bardzo skuteczny, ale jest też bardzo brutalny. Prawda? To jest taka, powiedziałabym, momentami aż tępa siła, która prze do przodu, żeby wytwarzać tego złotego cielca. I co robi Van Horn? On krzyczy, teraz ja mówię, nie interesuje mnie, co ty masz do powiedzenia, milcz, prawda? Ja mówię. Czyli to jest takie wykrzyczenie, ja jestem podmiotem, nie możesz mnie traktować jako maszyny, tego elementu. On w zasadzie krzyczy za tych wszystkich robotników, za tych wszystkich urzędników, którzy też zostali wchłonięci przez tą maszynę, jaką jest fabryka. I on próbuje wyrwać się z tej struktury opresji. I co jest ciekawe, bo on jest przecież wyżej niż robotnicy, on lepiej zarabia, prawda, jest lepiej ubrany. On wie już więcej o pracy tej fabryki. Natomiast on
ciągle jest na poziomie, no jest takim buchalterem, prawda? On ciągle jest na poziomie jednak bycia zarządzanym. Czyli widać tą hierarchię, którą potem stworzy niestety Fordyzm, no bo Ford zaczyna, można powiedzieć, sprytnie, no bo daje jakieś ulgi robotnikom, ale system Forda, który potem rozwinął się właśnie w fordyzmie czy w neofordyzmie, jednak jest też bardzo drapieżny, bo on zakłada, że ja muszę dokładnie wykonywać zadania, jakie zostały mi powierzone. W zasadzie nie mam myśleć, tylko być takim machinem właśnie w tej wielkiej maszynie, jaką jest dany biznes. I mój awans jest możliwy. Dobrze, ale w przypadku skręcania samochodów trudno wykonywać czynności, które nazwijmy intelektualnymi. Tak, dlatego jest możliwy też awans, prawda? Bo ten bardzo sprawny, bardzo dobry, bardzo szybki, on może potem stać się właśnie... No tym, nadzorcą będzie... tych, którzy przykręcają śrubki, tak, na przykład. Tak, tak. Więc gdzieś tutaj pojawia się coś, czego nie ma jeszcze przed Fordem, ale równocześnie jest też właśnie zamknięciem w tej maszynie i bycie dalej tą maszyną. Więc ten krzyk von Horna jest, myślę, znamienny, bo on ma w sobie coś też z takiego romantycznego buntu, no bo właśnie jest jak choćby Byron. No bo co on zmienił? Sam przeciwko systemowi, można by było powiedzieć. No, nie zmienię systemu, ale przynajmniej powiem, że jest zły. Tak, i tyle. Bo nawet, czy on może pomóc biednej wdowie, która straciła męża? Nie. I to jest ten dramat, który jest tutaj bardzo dobrze pokazany. Ziemia obiecana to jest film o różnych klasach społecznych i o różnych narodach, bo przyjaciół jest trzech. Jest Polak, Niemiec i Żyd. I Andrzej Wajda pokazuje tę Łódź w sposób zjawiskowy, można by było powiedzieć. To jest też ciekawe, bo tych trzech przyjaciół pomimo wszystko się trzyma razem. Bo przecież no, choćby Moryc miał parę propozycji, żeby zostawił tego Borowieckiego, Polaka, po co ci Polak? Ale on z tym Borowieckim trzyma. Potem jest taki moment, kiedy Moryc chce odciąć się od Maksa, ale Borowiecki trzyma Maksa, a więc Borowiecki jakąś jedną dobrą rzecz zrobił. I to jest też niesamowite, jak oni tutaj są razem. To jest aż bajkowe momentami. No, można powiedzieć, że to jest opowieść o przyjaźni. I to takiej przyjaźni nawet, ja nie wiem, czy nie wyidealizowanej, bo oni są ze sobą do końca. Nawet jak ich marzenia już spłonęły i przecież wiedzą, co się stało, dlaczego się stało, prawda, że wszystko przez romans i to taki, powiedziałabym, romans niezbyt sensowny, no bo trudno powiedzieć, żeby Borowiecki swoją kochankę ubóstwiał. Natomiast jest między nimi napięcie, jest awantura, ale dogadują się, prawda? Zostają razem. Potem już u Borowieckiego i Morycy i Max znajdują zatrudnienie. Czyli można powiedzieć, że to jest taka przyjaźń do końca, ale jest też bardzo napięta, prawda? Bo ewidentnie Max podkochuje się w narzeczonej Borowieckiego. No tutaj też są te napięcia, ale to jakoś, prawda, ta przyjaźń tutaj działa. To jest takie arystotelesowskie, prawda? To jest dla Arystotelesa przyjaźń jest cnotą. Ja myślę, że to jest tutaj ciekawe, bo skoro przyjaźń jest cnotą, to znaczy, że ona jest taką wartością samą sobie. I druga rzecz, Arystoteles też pokazuje, że nad tą cnotą przyjaźni trzeba pracować. To nie jest tak, że ona jest nam dana raz na zawsze. I co jest najważniejsze, ona będzie się też wedle Arystotelesa na różne sposoby przejawiała, prawda? Bo cnota jest zawsze między nadmiarem a niedostatkiem. Czyli my musimy zawsze jakby wybierać ten wariant bycia razem, który właśnie zagwarantuje trwanie naszej przyjaźni. No i to tutaj dobrze widać, jak Moryc dostaje pieniądze, żeby zakupić bawełnę, no bo mają przeciek, a równocześnie Borowiecki daje mu do podpisania umowę, prawda? Więc oni się bardzo kochają, ale... Jest cały czas to rozpoznawanie, co w danym momencie powinniśmy zrobić, żeby to przetrwało. Ziemia obiecana, biblijne miejsce, do którego zmierzał Mojżesz.
prowadził Izraelitów po drodze, przechodząc przez Morze Czerwone. Czym jest Ziemia Obiecana dla głównych bohaterów Ziemi Obiecanej? To jest ta fabryka i tylko i wyłącznie? Raczej marzenie o wolności, bo po co im ta fabryka? Przecież tak naprawdę każdy z nich funkcjonował całkiem nieźle. No może w najgorszej sytuacji był Max, prawda? Bo ta manufaktura ojca dogorywała. Ale Moryc ewidentnie radził sobie w spekulacjach. Borowiecki był bardzo dobrze zatrudniony na dobrym stanowisku u Buchholza, więc też był w mocnej pozycji i tak wysoko społecznie też był zakwalifikowany, no bo jednak ten jego tytuł arystokratyczny dawał mu też siłę, dawał mu pozycję. Natomiast tak naprawdę ta fabryka, którą oni chcieli i którą tak naprawdę na końcu mają, bo przejmują, prawda, wrzenia się przecież Karol Borowiecki w fabrykę Millera, to jest marzenie o wolności. No to jest deal, nie miłość tak naprawdę. Wchodzi w tę nową arystokrację łódzką, czy ta nową klasę przemysłowców. To też jest piękna opowieść. Ona tutaj dla mnie pachnie trochę Prustem nawet. Te klasy społeczne, prawda? Ten konflikt pomiędzy byciem arystokratą, a właśnie tym fabrykantem. Tym nowym fabrykantem, tak, czy nowym arystokratą. Takim noworyszem. Tak, no, to jest chyba lepsze słowo rzeczywiście. Jest tutaj bardzo, bardzo mocny. Natomiast Borowiecki, trudno powiedzieć, czy on kogokolwiek kochał. On na pewno jest za swoimi przyjaciółmi. I to jest chyba jedyny taki element, który pokazuje, że ten człowiek ma jakieś pozytywne, czy dla kogoś pozytywne emocje, a tak to on jest nastawiony na karierę, na siebie, na złotego cielca. On żyje złotym cielcem. Dla niego wolność to jest posiadanie złotego cielca. I ta fabryka właśnie, którą on budował, miała to uosabiać. Natomiast ten moment, kiedy on się wrzenił w bogactwo Millera, też jest bardzo interesujący, bo to jest właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, ta nowa klasa społeczna, która jest w takim dosłownie gdzieś jeszcze dialektycznym rozstrojeniu. Oni są między tezą i antytezą, bo to jest z jednej strony ta chałupeczka, w której mieszkają, gdzie jeszcze, prawda, żyją jakby swoim starym życiem, dosyć prostym, dosyć ubogim, ale mają pałac. I to tak jak ten Miller mówi, no każdy buduje pałac, to ja nie jestem gorszy. I ten pałac jest naprawdę pełen przepychu. I on jest wystawiony na tyłach tej chałupeczki, prawda? I to wejście, kiedy na przykład Miller ściąga buty z nabożni, a jego córka się ubiera w odświętny strój, żeby tam wejść. Oczywiście ona też się ubiera, żeby uwieść Karola, którego skrycie i nieskrycie kocha. Ale prawda, to jak oni przechodzą pewną transformację, te ściągnięte buty, to oczyszczenie, prawda? To ta przeszłość, ten brud, trud pozostaje gdzieś poza tym takim świętym domem, graalem. Ten pałac jest jak taki graal, przepustka do nowego życia. No i Borowiecki w to wchodzi, prawda? Wykorzystuje, on tym samym przenosi tą rodzinę do tego nowego statusu, no bo wtedy zaczynają już mieszkać w tym pałacu. No tak, bo on wie, jak się mieszka w pałacu i jak się korzysta z pieniędzy. I jak się korzysta z dogodności, które niesie nazwisko. No i on wie też, jak to zachować. Czy, mając energię, zdolność i wiarę w powodzenie, to wystarczy, by wyskoczyć z tego starego systemu, który nam się nie podoba? No i też myślę, i książka, i film to dobrze pokazują, że to jest bardzo złudna i bardzo tak naprawdę niebezpieczna opinia. Bardzo złe przekonanie. No bo jeżeli wierzymy, że wystarczy nam tylko właśnie inteligencja, ciężka praca i łódź szczęścia, to może się okazać, że i tak nas ogień pokona. Albo, prawda, rzeczywistość nas pokona. No bo to, co budują ci trzej przyjaciele, prawda, Karol, Moritz i Max, jest na bardzo, że tak powiem, słabych fundamentach.
No bo z jednej strony odcinają się każdy na jakiś sposób od swojej grupy społecznej czy od swojej klasy. Karol odcina się od tradycji szlacheckiej. Moryc w pewnym momencie odcina się od swojej grupy etnicznej, prawda? Bo wręcz okrada jednego z żydowskich, prawda, fabrykantów, z którym współpracował. Max może najmniej drapieżczo, ale jednak odwraca się od ojca, prawda? Nie kontynuuje pracy w manufakturze ojca. Więc każdy z nich przechodzi taką mocną transformację, odcięcie się, a z drugiej strony żaden z nich nie bierze pod uwagę jednego, że jak już mamy tą fabrykę, to co ta fabryka nam wyprodukuje, to jest wyprodukowane przez kogoś. Prawda? Nie przez duchy, nie przez elfy, tylko przez ludzi. I to jest chyba też znowuż ten największy problem, że oni nie widzą, że ich jakby drugim podmiotem, z którym muszą współpracować, to są po prostu zatrudnieni przez nich ludzie. Czyli oni dalej myślą, że to są kółka w fabryce, jakieś mechanizmy tylko i wyłącznie. Niestety, dlatego wszystko kończy się jak kończy, prawda? To jest ta zgoda Karola na to, żeby szczelać. Czy trzeba pokonać tradycję w takim razie? Tak jak mówi ojciec Anki Dobrowieckiego, tradycję nazywacie trupem, szlachectwo przesądem, a cnoty zabobonem. Trzeba pokonać tradycję, to co było, żeby pójść do przodu? Tutaj Anka jest taką postacią, która może symbolizować ten ruch, no bo Borowiecki pokonał tradycję, prawda? Czyli tak naprawdę wydał pieniądze, tak naprawdę zostawił ją z niczym, ze złamanym sercem, które zresztą łamał jej systematycznie, bo przerzucił ją w przestrzeń zupełnie nie jej, prawda, z sielskiego, anielskiego, jeszcze takiego wręcz idyllicznego miejsca trafiła do miasta, na które nie była przygotowana, które było dla niej przerażające. Potem złamał jej serce, pokazując swoje okrucieństwo w stosunku do robotników, bo ona zaczęła się opiekować chorymi ludźmi, a on za to potraktował ją bardzo okrutnie, pokazując jej, że w zasadzie jest idiotką, skoro lituje się nad drugim człowiekiem, no i na koniec rzucając ją, prawda, bo to ona ma ten gest honorowy, oddaje mu pierścionek zaręczynowy, ale w zasadzie ona nie może inaczej, prawda, bo już jest wiadomo, co on zrobi dalej, prawda, bo jest ta ponętna córka Millera, znaczy ponętna w swoje pieniądze, które jej ojciec da w posagu. To jest to pokonywanie tradycji. No tutaj bardzo, bardzo dosłownie przez odcinanie się od jakichś zobowiązań, od jakichś emocji, od jakichś przeszłych sytuacji. Prawda? On w ogóle nie bierze nawet odpowiedzialności za to, że tą kobietę ściągnął w takie miejsce. On się tym w ogóle nie przejmuje. Prawda? To jest tutaj nieistotne. Jakoś odnoszę wrażenie, że Borowieckiego to pani nie lubi, pani profesor. W Państwie Filozofów to już krótkie postscriptum do Ziemi obiecanej filmu Andrzeja Wajdy z 1975 roku. Mówiliśmy o tym, że głównym bohaterem tak naprawdę w tym filmie jest robotnik, a właściwie robotnica. Bo jesteśmy w Łodzi, jesteśmy w centrum włókiennictwa. Właśnie, jak Państwo jeszcze raz będą oglądać ten film. Tam jest taka ciekawa postać biednego Żyda, który najprawdopodobniej kiedyś pracował w fabryce. Teraz nie wiemy, co on robi. Pojawia się od czasu do czasu, mówiąc o tym, jaka Łódź jest piękna, mówiąc o tym, jak to cudownie, bo on jeszcze żyje, a taki Buchholz miał tyle pieniędzy, już umarł, więc Bóg go kocha, bo dalej żyje. To zdanie na pogrzebie Buchholza. Dokładnie. Więc historia Łodzi, historia miasta jest tutaj ciekawa, bo pokazana od strony tych palących się fabryk, budowanej fabryki, ale przede wszystkim właśnie ludzi, robotników. I ja sobie od razu oglądając ten film pomyślałam o takiej niesamowitej książce Aleja Włókniarek Marty Madejskiej, ponieważ Madejska zadała sobie trud prześledzenia historii właśnie robotników,
Polaków pracujących w Łodzi. Okazało się, że aleje mamy włókniarzy w Łodzi, natomiast 90% to były włókniarki, że to głównie kobiety budowały Łódź. One tu są pokazane w filmie, one są właśnie przy tych Krosna, one tam pracują. Natomiast badania madejskie pokazują też, że te włókniarki, które na przykład uczestniczyły w zakładaniu PPR-u, które roznosiły różne ulotki partyjne. Ale to mówimy o czasach już troszeczkę po Ziemi Obiecanej, Wajdy, w sensie historycznym, tak? Historycznym, tak, tak, ale prawda, one nie pojawiły się w XX wieku znikąd, prawda? To były córki tych włókniarek, które wcześniej pracowały, czy wnuczki tych, które jeszcze w manufakturach pracowały. Więc to jest pewnego rodzaju taka cała herstoria bardzo silna. Natomiast pokazuje też ciekawie Madejska, jak właśnie historia o tych kobietach może nie milczy, ale nie pokazuje tych proporcji. Że to głównie one jednak, że te 90% osób pracujących w fabrykach to były włókniarki. Też historia milczy, no bo puenta w XX wieku jest przykra. Po 89, gdy Łódź przechodziła mocną transformację, prawda, była prywatyzacja, to na przykład archiwa wielu fabryk po prostu zostały zniszczone. W związku z tym kobiety, które pracowały całe lata, nie mogły uzyskać potem pełnej emerytury, no bo na przykład ich cały przebieg pracy zniknął. I to są takie historie, które po dziś dzień się toczą, prawda? Czyli te stare kobiety, które żyją na głodowych emeryturach albo są w sądach, bo próbują odzyskać część swojej emerytury. Także polecam Państwu Aleję Włókniarek Marty Madejskiej, bo ta historia, która zaczyna się w XIX wieku, ona się w XIX wieku nie kończy. Natomiast jak Marx pisał o tym budzeniu się świadomości i on czekał, kiedy właśnie ta świadomość robotnicza się obudzi. No to też, prawda, historia pokazała, że to do końca tak nie wyglądało, prawda, bo tak naprawdę, no, kto stał za różnymi rewolucyjnymi zmianami? Często sami fabrykanci, prawda, no tutaj już mówiliśmy choćby o Fordzie, chociaż Ford nie jest anielską postacią, wręcz przeciwnie, ale często to fabrykanci zakładali różne kasy zapomogowe czy ubezpieczenia dla swoich fabrykantów. Zresztą jak popatrzymy, no to prawda, Europa jest pod tym względem bardzo zróżnicowana, co się działo z tymi ruchami robotniczymi. Natomiast Madejska pokazuje, że u tych włókniarek, prawda, łódzkich, ta herstoria, która jest taką opowieścią o budzącej się świadomości, gdzie te kobiety na przykład angażują się w te ruchy robotnicze, chodzą na wiece, czy właśnie kolportują te peperowskie gazetki. Jest takim, powiedziałabym, marksistowskim budzeniem się świadomości. To jest moim zdaniem fascynujące. To na koniec polecenie Państwo dostali. Profesor filozofii Jan Heinderek, Piotr Jędrzejewski, dziękujemy za Państwa filozofię.